Tarkow, Tarkow, jaki jest, każdy wie. Monopol generalnie jest niezdrowy, dlatego jak tylko na horyzoncie pojawia się jakakolwiek gierka, która może w jakikolwiek sposób zagrozić monopolowi, chociażby takiego Tarkowa, który sobie w Extraction shooterach bardzo dobrą pozycję wypracował, mimo że no, dyskusyjnie możemy powiedzieć, że nie zasługuje, biorąc pod uwagę, w jakim kierunku to idzie i zawsze cykl jest ten sam, ludzie się napalają na wipe'a i coraz szybciej już. Kiedyś to było 2 miesiące, później miesiąc, teraz to już widzę, że już po 2 tygodniach ludzie strasznie narzekają, że Tarkow jak zwykle zepsuty, że pełno cheaterów, że netcode do dupy, że coś wprowadzili, 10 rzeczy zepsuli. A po cichu chłopaki z Madfinger Games pracują nad Grayzone Warfare, która ma być hybrydą mniej więcej takiego Tarkowa z DayZ, bardziej otwarty, żywy serwer, na który dołączamy, a nie tworzymy sesję. I pojawiło się 23 minuty ekskluzywnego gameplayu na IGN-ie, który chciałbym dzisiaj obejrzeć i zobaczyć, jak to wygląda, bo tytuł na pewno, z racji, że jest to mój rodzaj gry, bacznie obserwowany przeze mnie. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. To są gracze, nie? I od razu mega płynnie i tak uziemieni są. Czuć, że rzeczywiście są jakby na podłożu. Mega płynnie ruch postaci wygląda, nie? W Tarkowie te postacie to jak na takich łyżwach zapierdalają. Grayzone Warfare. Raw gameplay footage. Jak wylądował! Kurde, tym chopperem wylądował jak pisikela w GTA RP. I też trzeba pamiętać, że z racji ta gra nie ma takiego założenia jak Tarkov, nie? Że ty jako PMC ładujesz się do meczu z innymi PMC w tym samym momencie i macie określony czas do końca meczu, gdzie musicie wyekstraktować. Tutaj jakby serwer jest ciągły, trochę jak można powiedzieć w Cycle Frontier, gdzie ty w danym momencie dobijasz do serwera, na którym już się dzieje akcja. I do tego w różnych miejscach mapy będzie możliwość transportowania się ze względu na frakcję, do której będziesz przynależeć. Będziesz mógł chopperem się na przykład transportować, tak jak oni w tej chwili, na miejsce misji PvE, którą mają do zrobienia, którą oczywiście inni gracze też mogą przerwać, nie? Zepsuć wam akcję. Ciekawe, jak oni rozwiążą i że zwracają uwagę na takie coś, bo rendering to wygląda świetnie, nie? W dystansie rendering, że tu gdzieś może być gracz, nie? Tu gdzieś może być gracz. Tutaj w tej budce może jakiś snajper siedzieć. I nie widać w ogóle takiego doczytywania się tekstur, co jest bardzo dobre, tylko czy to będzie stałe. Że nie będziesz mógł na przykład sobie teselację obniżyć w ustawieniach, przez co na przykład na tych polach, te pola będą łyse, więc jak ktoś leży w tej trzcinie, czy cokolwiek to jest, nie wiem, jakiś bambus, cholera wie, ryż, to będziesz na dystans widział tego chłopa, który leży, którego nie powinieneś widzieć, no bo leży jakby w krzokach, no nie? W skamie jest mega problem z tym, że jak sobie naprawdę zerżniesz w dół ustawienia graficzne, to jesteś w stanie widzieć chłopa, który nawet się chowa za ścianą, nie? Ciekawe, załóżmy, że ktoś by wpadł na taki pomysł, że ma sobie snajpereczkę, dobrą, daleko zasięgową snajpereczkę i sobie leży w takim polu kukurydzy czy czegoś albo gdzieś pod drzewkiem i widzi, że tak zupełnie nieśmiało, niewinnie sobie leci helikopter z 3 chłopami na misję. Czy ja mogę temu chłopu na przykład łeb rozjebać, żeby on tak se spadł z tego helikoptera i ja go sobie zlutuję? Kolega pytał, wcale nie mam takich pomysłów.
To jest pikseloza, ale to jest wina YouTube'a. Mega fajne jest to, że reaguje na powiew od tego helikoptera, reaguje ta trawa, nie? Mega fajnie to wygląda. Świetnie zrobiony ten ruch postaci. Bardzo naturalnie to wygląda. Że oni rzeczywiście są uziemieni na powierzchni. Co? Ja nie wejdę tutaj na tą górkę? Ja tutaj ze snajperką nie będę czekał kilka godzin, żeby tylko właśnie mieć ostrzał na takich chłopów w otwartym polu? Nie. Ja bym nigdy czegoś takiego nie zrobił. Nigdy przenigdy. Przecież ja nie mam cierpliwości do takich takich manewrów. Gierka, chyba mapa gry jest wzorowana na jakimś Wietnamie czy coś w tym stylu, nie? Fajnie, że krzaki się ruszają, jak przechodzisz przez nie. Jest też sygnał dźwiękowy. No to jest bitrate tak słaby przez tego YouTube'a, który to skompresował do jakości domofonu. No, musimy na to zważać, nie? Że to będzie high quality w grze. Dobrze, chłopaki się poruszają linią drzew. Dla snajpera już trudniejsza robota by była. A wejdź ino do tej rzeczki, jak się będzie ten woda zachowywać. Skawy gadają. Głowę można obracać, fajno. Troszkę drewniany ten gameplay. Tak, nie wiem. No wiadomo, że no może mają dobrze zmodowane bronie, ale nie poczułem tego pierdalnięcia w bark, nie? Jak ta broń wystrzeliwuje naboje, pociski właściwie. A, woda tak średnio reaguje. O, snajpa, dawaj go w łeb. No gdzie w ramię mu strzelasz, amatorze? A fajny klimat, jak podchodzą do tej... Jest tak słaby bitrate, że no za cholerę nie jestem w stanie tam dojrzeć, do czego on strzela. Oni tutaj próbują jakąś misję zrobić PvE, nie? W teamie z innymi graczami. Podbijałem do jakiegoś obozu... NPC-tów. Skawów. I czyszczą. Tymczasem wszyscy gracze w okolicy... Słyszą, że jest misja robiona i mówią, dobra, niech zrobią, zaczajmy się na nich. Dźwięk też jest taki, kurde, pusty jest bardzo dźwięk tego strzelania. Co tu się stało? To brzydko wyglądało. Chłop tam strzelił, on chyba został zastrzelony przez kogoś innego. To nie ten chłop, który strzela, go zastrzelił, ale nadal taki dziwny ragdoll, nie? Tak nienaturalnie, nieopływowo to wyglądało. Jest bardzo, bardzo prosty UI. Bardzo prosty interfejs, bo chyba, że jestem ślepy, ale jedyne to co? Mamy tutaj kompas i w lewym górnym masz tylko taką małą swoją postać, że dostał w klatę chyba? Dostał w klatę i są ikonki, no nawet nie widzicie tego, no bo zasłania ten overlay. Ale są tylko ikonki, że głowa go boli i że krwawi. Czy gameplay wydaje mi się, że oni są w stanie jak najbardziej dopracować. Jakby kierunek gameplayu jest dobry, tylko to nie jest tak, że gameplay jest paskudny, tylko jest surowy. Wydaje mi się, że to jest taki ledwo co fundament wylany, nie? Pod ten gameplay. Że oni na pewno będą jeszcze pracować nad tym, jaka amunicja, jak działa, jak penetruje, w co strzelasz, jak strzelasz, z jakiej broni, jaki odrzut, jaki recoil i tak dalej, nie? Pewnie to jest taki dopiero
Alpha System gunplayu. Skąd to dostał? Przez skrzynkę chyba. Dobra, bandażyk na rękę, a jak? Animacja nawet ładna. Kurwa, jaki rulon se zrobił na ręce. Pusz, na prawą. O, ten ubezpiecza ze snajperką. Wal w niego! A ten snajper to taki snajper jak dobrodziej. Zez rozbieżny. Ale on też nie ma takiej pełnoprawnej, nie? Snajpery, on ma, oni wszyscy chyba mają te same bronie. Nie wiem, co to jest, jakaś MK, czy co, jakiś MCX, czy coś w tym stylu. Tylko, że ci mają kolimatory, a tamten ma po prostu jakąś dalekosiężną lunetę. Fajnie by było, jakby mieli różne bronie, nie? Jeden z pistoletem, jeden z jakimś uzikiem, drugi tam ze snajpą, coś w tym stylu. No, ten gameplay jest jeszcze surowy jak sam skurwysyn. I te ragdole też tak są, tak kurde... Czuć, że NPC-ty są takimi gąbkami i czuć, że im się kończy HP. Nie, że zastrzeliłeś kogoś, że dostał bombę i się przewrócił, tylko że HP mu zeszło do zera i dlatego się przewrócił. Ale sam design mapy, świata, to fantastycznie wygląda, nie? Jakby graficznie. I płynnie to chodzi, nie? Cholera wie, na jakim sprzęcie to robili. Tylko kwestia, jak netcode będzie, nie? Jak to będzie wyglądać? Tu masz trzech graczy, zakładam, że oni są sami na sesji, walczą z NPC-tami. A co to będzie, jak tych graczy chyba ma być 46 na serwerze? I każdy tam tu coś biega, coś robi i tak dalej, lutuje, zbiera przedmioty, wyrzuca. No już widzę, jak ten netcode, nie? Tam będzie straczki dostawał. Greyzone Warfare ma być hybrydą właśnie DayZ, Army z Tarkowem. To nie będzie taki bezpośredni... to bardzo ładnie wygląda. Kurde, mega to oświetlenie. No jak oni tutaj wchodzą do środka, jest tak ciemno, masz to takie fluorescencyjne, nie wiem jak się nazywa to światło, taka tuba. I w ciemnościach tylko szczur siedzi z shotgunem. Bardzo ładne światło. Nie no, Unreal 5 to jest coś pięknego. A gdzie jest loot? Tu jest coś, podnieś to. Mało lootu, nie? Gdzie są skrzynki? Gdzie jest loot? Gdzie mogę coś do dupy napchać? A poka tą mapę. Nie jestem fanem tego, że jest mapa, ale ze względu, że rozgrywka jednak będzie stała cały czas, no to jest to jakby wybaczalne. O wiele bardziej jestem fanem tego, żeby się uczyć. I te kwadraciki to są nasi sprzymierzeńcy, czy co? Mam nadzieję, że nie będzie widać, gdzie są nasi ludzie. Tego nie powinno być widać, nie? Że najlepiej to by było, jakby nie... Pokazuje ci się fragment mapy, ale twojej dokładnej lokalizacji nie ma. Na przykład by było takie symulowanie GPS-a i ten GPS w niektórych miejscach byłby niedokładny, że wiesz mniej więcej, gdzie jesteś, nie? Bo tam używasz jakiegoś takiego urządzenia komandosowego. UI bardzo prosty, nie przeszkadza mi to. Tak bardziej przypominający DayZ. Krew, nawodnienie, energia, radiacja. Rzucił mu przedmiot, trzymaj ty, bo ja się pewnie wypierdolę. Maciek se bandaż nakłada, żeby nie stękać. Deweloperzy, którzy pracują nad Greyzone Warfare, oni, jeśli dobrze pamiętam, są z Czech. Chyba to jest czeskie studio i bardzo dużo tych deweloperów pracowało nad właśnie DayZ, w Bohemii pracowało. A co ciekawe, jest to ich pierwsza gra na komputery stacjonarne, bo Madfinger Games to przede wszystkim grami mobilnymi się zajmowało i podobno na tych grach mobilnych zarobili tyle, żeby wreszcie grę, o której zawsze marzyli zrobić, przynajmniej tak to marketują, nie? Mapa papierowa, no, znaczy nie, no wiadomo, że to jest czasy współczesne, nie, więc nie mam nic przeciwko, żeby to był jakiś taki system nawigacji, satna w GPS, coś w tym stylu, ale żeby nie było tak, że otwierasz sobie mapę i wiesz dokładnie, gdzie ty jesteś, wiesz, gdzie są twoi kompanii, bo to co zaraz będzie następne? Następne, no to będziesz miał niki nad głowami i będziesz miał kolejnego koda czy innego Battlefielda obleśnego, ale bardzo mi się mapa podoba. Ale walą. Bardzo mi się mapa podoba. Jest fajnie zaprojektowana. Gunplay na pewno do poprawy. AI, jak i no przede wszystkim te ragdole, to też do poprawy i to mega do poprawy. Ale wierzę, choć może jest to naiwne, że to zrobią. Oj. No,
dostał, kurwa, w ramię. Boli go, boli go. Klik, klik. Ale z drugiej strony rykoszety, jak tutaj rykoszet w ten słupek walnął, bardzo fajnie, nie? I pod względem audio, bardzo jakby od razu wiesz, gdzie ta kula się odbiła, dobrze to wygląda wizualnie. Kwestia to jest to, bo oni muszą ten nad recoilem popracować, nie? Różny rodzaj amunicji, recoil względem broni, żeby takie większe umf było na tej broni, takie kopnięcie. Ja chcę czuć, jak mi po prostu przed komputerem wyrywa bark przy strzałach. I też chcę czuć, nie tylko chcę czuć ten odrzut, ale też jak trafię kogoś, to chcę czuć to mięsiste takie klepnięcie, że ta kula rzeczywiście wlatuje albo przelatuje nawet, bo względem jakiej amunicji używasz, że wiesz, przelatuje przez przeciwnika, bo na przykład nie ma kewlara, nie? Ciekawe też jak ze staminą. W ogóle nic nie widzę na temat staminy, nie? Czy ile możesz trzymać na Iron Sightie broń? Ile możesz biec, nie? Jakie są konsekwencje, jak nie masz staminy? I tak dalej, i tak dalej. O kurde, to mega dobre było. Od razu było słychać po lewej, że kumpel dostał kulkę. Czyli no kurde, no... Mają dobrą podstawę. Wydaje mi się, że mają dobrą podstawę. To jest tylko i wyłącznie kwestia oszlifowania. To nie jest zły kierunek. Bardzo mały sway jest, nie? Trzyma jak taki robot tą broń. Brakuje trochę takiego bujania. Ten co? Kurwa, boli mnie. I też trzeba pamiętać, że no... Tarkow jest jaki jest i mogę długo bluźnić na Tarkowa, bo kompletnie straciłem nadzieję w to, że Tarkow będzie chociażby szedł w dobrym kierunku. To nie zmienia to faktu, że ile Tarkow już ma? 7 lat developmentu za sobą? A ja pamiętam Tarkowa, jak wyszedł. Ja pamiętam, jak w Tarkowie tylko Faktorka była jedyną mapą dostępną. I tam też było mega drewno, nie? Mega drewno, zresztą nadal jest, ale wtedy było większe. Wiesz dobrze, że operatorzy przed rzec.xd dobrze trzymając broń bardzo minimalizują odrzut, patrząc na to, że postacie są przeszkolone, to bym powiedział, że odrzut broni jest adekwatny, a nie jak skaw, co tego AK trzyma trzęsie trzeci raz w życiu i wali na full auto. No ale to bardziej chodzi o po prostu wagę, nie? Tak samo, no jeśli twoja postać dyszy, jest ewidentnie zmęczona, postrzelona, straciła trochę krwi, no to nie chce mi się wierzyć, że i tak będzie trzymać tą broń bez kompletnie żadnego ruchu, żadnego chociażby z jej oddychaniem, że ona dyszy, no nie? No sorry, no ale no nadal, nawet jak jest przeszkolony operator PMC, to nadal powinno być wliczone w to, że są czynniki zewnętrzne, które mu uniemożliwiają zachowywanie się jak Terminator. A to, że broni będą miały różny rozrzut względem tego, jak są zmodyfikowane, no to jasne, no spoko, no wiadomo, że w Tarkowie też masz, no rozpierdolony akacz od jakiegoś skawa, który też jest jakiś tam popsuty, no to będzie ci zęby wybijał i przy okazji dziury w niebie robił, jak full auto puścisz, a z kolei tam jakieś takie drylownice pokroju jakiegoś tam dobrze zrobionego umpa albo, nie wiem, dobrze zrobionego P90, no to wiadomo, że będą laserowe, nie? Ale nadal, mimo że tam jest ten recoil jest praktycznie zerowy, to nadal czujesz tą masę, czujesz to kopanie, to klepanie w bark tej broni. Trochę takie mało zaśmiecone te wnętrza, nie? Tak za bardzo stokowo wyglądają. Ale go zgasił, ty. To akurat dobre było, taką pestkę. Satysfakcjonujące to było. Ale wydaje mi się, w silniku audio mają zaimplementowane, że dźwięk się odbija z racji, że jesteś w terenie zabudowanym. Albo mi się uszy przyczyściły. Ale inaczej to brzmi niż jak byli w otwartym. Jak wyzywają te skawy, ty, skawy wreszcie w zrozumiałym języku będą wyzywać. Come on, you pussy! Nie czuć w ogóle, że się strzela, nie? Do tych chłopów, tak? Nie wiem, tak... Może jakby tracery mieli, to by to trochę lepszy wgląd dało, ale na razie ta aerodynamika pocisków, jak i sam gunplay, jak i zderzenie pocisku z celem, ewentualnie albo chybienie,
to widać, że jest jeszcze takie bardzo, bardzo podstawowe i niedoszlifowane. Co on w głowę właśnie zgarnął? Chyba ta. No zobacz, nawet tutaj, nie? Jak ten chłop mu wyskoczył. Kurde, w ogóle nawet nie widać, że on reaguje na te pociski, czy ty w niego trafiasz, czy nie. Tylko tak widać, żeby zrzuca mu HP i tyle, nie? Ale wierzę, i nie mówię tego w taki naiwny sposób, wierzę, że 6-9 miesięcy jeszcze w piekarniku i oni będą w stanie to dokręcić. Że będzie bardziej czuć to w taki fizyczny, absurdalnie mówiąc o grze komputerowej, fizyczny sposób i tą broń, i te strzelanie, i te kule lecące, i te kule zderzające się z celem. Z kopa wali. Nawet jak tego kopa wali, nie? To tak nie czuć tego impaktu tej nogi. Kurwa, tak fizyczka prawie fajna. Ale oświetlenie mega przyjemne. Bardzo fajnie pracuje oświetlenie, no ale to jest zasługa Unreala, nie? To jest mój jedyny zarzut na razie, to jest ten gunplay połączony z ragdolami, zachowaniem się przeciwników. No ale to jest połączone no, z gunplayem, no po prostu ich reakcja na to. Ale bym kampił w tym polu kukurydzy z shotgunem, kurwa! Nie wiedzieliby, co ich uderzyło, jakby atak szczura byłby wyprowadzony z kukurydzy. Chyba to jest kukurydza albo, no wiecie o co chodzi. Co on go tam, w łeb mu strzelaj, hopie. O, uciekają, to gracze byli? Nie, chyba nie. Te NPC-ty by taki odwrót zrobiły, flankę jakąś? Nie, to NPC-ty. Rambambar, siema. O, pić mu się chce, ale nie ma żadnego efektu. Pojawiła się ikonka chyba, takie ten... Ikonka, że pić mu się chce, hydracja jest potrzebna, a nie było żadnego efektu. Nie wiem, czy to jakoś wpływa. Są jakieś negatywne efekty tego, że jesteś nie... O, tu jest w ogóle, zobacz, jakieś Ground Zero. To tutaj pewnie to promieniowanie będzie, nie? Tam też jakoś pewnie inaczej to będzie wyglądać. Tiger Bay. Spoko, że jest ta mapa, tylko mam nadzieję, że ona nie będzie za dużo dawać, nie? Info. Że ona będzie tylko ta, do takiej generalnej, ogólnikowej nawigacji. A i ekstrakt zamówili. Bardzo mi się ta teselacja podoba, nie? To zalesienie. To daje takie uczucie niepewności. Nie wiesz, co tam jest na linii drzew, nie wiesz, co jest w tych krzakach, czy tam jakiś nie leży. To jest najlepszy rodzaj adrenaliny w tego typu giereczkach. I też mam taką monsterę w salonie. Tak, tak. W każdym polskim domu powinna być monstera. No, leci. Co, na bagnie wyląduje? Ten helikopter to nie jest jakby ekstrakt, znaczy jest, ale nie jest. Bo ten helikopter po prostu szybko cię transportuje do bazy twojej frakcji. To bardzo ładnie. Ale te trawy to tak w 5 FPS-ach, nie? Tak wywijają. Ale i tak spoko, że reagują na to, nie? A, i zrobili. I teraz ktoś z wyrzutnią rakiet zzzum w helikopter i po misji w pizdu. Powiem tak, Grayson Warfare na razie prezentuje się nadal bardzo ciekawie i bardzo im kibicuję, żeby wprowadzili trochę świeżości do młodego, ale ogarniętego lekko stagnacją gatunku extraction shooterów.
gunplay do wypolerowania, wierzę, że da się to zrobić, że to nie jest, że podstawa jest zrąbana, tylko brakuje trochę takiego dociągnięcia tego. Zachowanie AI, w szczególności jak jest ostrzeliwane, to są największe mankamenty, które tutaj się pojawiły. No i nadal jest mnóstwo niewiadomych tak naprawdę, no co się dzieje, jak jesteś odwodniony, co się dzieje, jak nie wiem, tam w tej strefie radiacji jesteś, co się dzieje, jak jesteś zmęczony, jak za długo Ironsighta trzymasz i tak dalej, i tak dalej. Pre-alpha, czyli to nawet nie jest alfa, w szczególności nie beta. To jest no bardzo, bardzo wczesny etap deweloperski, który już pokazuje potencjał, ale samym potencjałem się nie najemy. Więc mam nadzieję, że w nadchodzących miesiącach miał być niby wczesny dostęp w pierwszym kwartale 2024, ale już chyba możemy jasno przyznać, że to na pewno nie nastąpi. Że w nadchodzących miesiącach oni mocno to dopieką w piekarniku i jak to już wyjdzie we wczesnym dostępie, to nie tylko będzie wystarczająco kontentu na co najmniej kilkaset godzin, ale też nie będzie takich totalnych bubli, aczkolwiek w pełni zdaję sobie sprawę, że to nie będzie od razu bezpośredni taki konkurent z Tarkowem, no bo jednak oni te 7 lat developmentu mają nad sobą i no tego choćby bardzo się starali, to tego nie przeskoczą, ale szybciej powinni też rozwijać giereczkę, no bo mamy Unreal, nie bandę pijanych Rusków, którzy pracują nad grą, tylko bandę pijanych Czechów, znaczy nie wiem, czy są pijący, czy nie. Zobaczymy. Kibicuję mocno. Grayzone Warfare. Zapowiada się ciekawie, ale jeszcze dużo niewiadomych.